Z Ewangelii według świętego Marka. A Jezus odszedł ze swoimi uczniami w stronę jeziora. Poszła za nim wielka gromada z Galilei, a także z Judei, z Jerozolimy i z Idumei i z terenów za Jordanem i z okolic Tyru i Sydonu. Wielki tłum przyszedł do niego, bo słyszeli, czego dokonuje. Wtedy ze względu na ten tłum kazał swoim uczniom przygotować sobie łódź, aby nie cisnęli się na niego. Tak wielu bowiem uzdrowił, że różni cierpiący bóle rzucali się na niego, aby się go dotknąć. Nawet nieczyste duchy, gdy go zauważyły, padały przed nim i wrzaskiem wołały: Ty jesteś Synem Boga. Surowo je karcił, aby go nie ujawniały. To jest dzisiejszy fragment, właśnie który nam daje Kościół. To jest dobry fragment. Najbardziej mi się podobało, że rzucali się na niego. No. Dlatego musiał do łódki uciekać. To jest ciekawe też takie zestawienie tutaj, bo jakby nie patrzeć, Jezus chce świadectwa od człowieka, nawet tego, który jest właśnie najbardziej pokiereszowany przez życie. Jezus dopuszcza takiego człowieka do siebie, nie? Nawet takiego, który jest tam mocno doświadczony swoim cierpieniem z różnych przyczyn, ale nie chce tego od demonów. Tak, dosłownie epitimao. Epitimao. Tak, to znaczy, tak bardzo dosłownie, tak, jakby bezwartościował demony. Epitimao to jest dowartościować, uznać jakąś wartość, tak? Więc tutaj jakby pokazywał im, że są nic nie warte. Co jest przetłumaczone jako tam ganił je czy karcił, tak? Tak. Więc to jest też niesamowite, że Bóg dostrzega wartość w każdym człowieku. No grzech aniołów to jest inna bajka, bo to jest 399 chyba, punkt katechizmu. Tak? Ale to jest niesamowite w Bogu, że On... O przebaczeniu. Tak. Że właśnie... To nie brak miłosierdzia, ale dokonany wybór uniemożliwia to nawrócenie. Upadłych aniołów. Tak jest. Chyba dzisiaj jest też właśnie dobrze popatrzeć, obojętnie skąd się jest, czy z Jerozolimy, czy z Tyru i Sydonu, jakby Bóg dopuszcza wszystkich, tak, i pogan, można powiedzieć, i Żydów. Dobrze jest tak popatrzeć na siebie jako kogoś, kto może zaświadczyć o Bożej wielkości. Może dożyliśmy czasów, które są troszeczkę wbrew temu, co mówił Święty Jan od Krzyża. Bo Święty Jan od Krzyża stwierdził w pewnym momencie, tak, że już dzisiaj nie dokonują się znaki i cuda, no bo nie są konieczne, bo już wszyscy znają Chrystusa. No. Czy powiedzmy, Bóg działa w inny sposób. Może dzisiaj jest nam dobrze znowu zawołać, tak jak wołał pierwotny Kościół, tak, to jest w którymś z sumariów, po uwolnieniu Piotra, także teraz wyciągnij, Boże, swoją prawicę i dokonaj znaków i cudów. To, co jest w 36 rozdziale Księgi Syracha. Tak? Może dobrze jest o to wołać i się tego nie bać. Rzucać się Panu Bogu, wręcz narzucać Mu się ze swoimi problemami, ale też z tym, co jest dobre. Tak? Bo Bóg chce naszego świadectwa i chce naszej przemiany. Nie potrzebuje od tego, kto mówi, że Go zna, a tak naprawdę jest od Niego daleko. Jedna taka rzecz, co mi się z tym słowem kojarzy, to żeby nie przychodzić tylko do Jezusa po to, żeby znaleźć sobie uzdrowienie ze swoich jakichś fizycznych, biologicznych cierpień, niedostatków czy z jakichś chorób, bo to głównie nie o to chodzi. Żeby przyjść do Niego, On będzie uzdrawiał i tak naprawdę nic się oprócz mojej choroby we mnie nie zmieni, bo to nie o to chodzi, nie? Tylko najważniejsze jest to uzdrowienie od środka. No. To tak. Ale Jezus i dopuszcza też takich. Jasne, że tak. Jasne. Trochę to, co mówi Paweł w liście do Filipian w 2 rozdziale, chyba 13 werset. Że nieważne, jak się głosi Jezusa, ważne, że się głosi. A, tak, że we wszelki sposób tak jest głoszony. Czy szczerze, czy nieszczerze. No to też tam były takie tagi. No. Także... No, tak krótkim słowem. Tak. Narzucajmy się Bogu, bo On tego też chce.